Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w bodajże 23, może 24 odcinku z gry, chyba, z Gothic 1, przepraszam bardzo. Jak na samym starcie, jak to robię zawsze, przypominam oczywiście łapka w górę o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że link w komentarzu do kanału vlogowego jest i można wpaść, oraz do Instagrama. No i tam też podstawowe informacje chyba też są, czym montuję, jaki mam komp, nie wiem czy jest, czy nie ma, nie wiem czy już to usunąłem, czy nie. Słuchajcie, nie wiem, poszedłem gdzieś, minęło 30 sekund i jestem tam, gdzie chyba mamy się udać, więc stwierdziłem, że nagrywam. Tutaj już gadałem z ziomkiem, dlatego pod 9 nie przygotowałem sobie niestety, ale będzie trzeba sobie... A! I w ogóle zebrałem 5 trolla po drodze. Wcześniej używaliśmy 5 barbarzyńcy, a teraz 5 trolla, czyli 2 więcej obrażeń. Wreszcie mamy coś z obrażeniami 100, więc totalny pochczamp. I teraz przydałoby się, słuchajcie, śmierć ożywieńcom. Dać sobie pod 9, bo ten kolor jest chyba nieśmiertelny. I tak, i przy okazji znaleźliśmy eliksir zwinności, bonus do zręczności 8, czyli wypijemy sobie. Znaleźliśmy też bonus do maksymalnego życia 15, pyk. Bonus do maksymalnej many też 15, esencja siły 3 i esencja siły 8, co daje nam statystyki. Mamy 50 punktów do umiejętności do wydania, 104 siły, 58 zręczności, 37 many, 427 życia i magia krąg 4. No i w sumie tyle. Przydałoby się tę walkę jednoręczną poprawić i tak dalej, ale... O, jeszcze jakieś tutaj ochrony. A, i znaleźliśmy właśnie ochronę, znaleźliśmy... znaczy, znalazłem, bo niestety nie uczestniście ze mną. Większy pierścień niezwyciężoności. Ochrona przed magią 3, ochrona przed ogniem 5, ochrona przed pociskami 10 i ochrona przed bronią 10. Absolutny, kurwa, sztos. O, ktoś umarł tam. Był dźwięk umierania. No, a my kontynuujemy przygodę. Tutaj czekamy, aż przyjdzie nasz gagatek ucia ciocia. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie może zakłócić snu mego pana. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. I teraz tak. Chłopiec jest nieśmiertelny, więc używamy 9 śmierć ożywieńcom. Ja już patrzyłem, że jest nieśmiertelny, niestety. Niestety, dowiedziałem się tego na własnej skórze. Co jest grane? O, chyba trzeba zapisać. Przecież... O, jest. No więc po prostu kastujemy. O. O. Aha. No to panowie, mamy problem. Ponieważ... Cholera. Nie zadaje mu nawet najmniejszych obrażeń. Potrzebuje innej... Teraz zginiesz. Lepiej się stąd wynosić. I to zaraz. No chłop ma jakąś pokurwioną magiczną broń. Nie wiem co to jest, ale sieje kurwa... Sieje śmierć na odległość. I to dużą. Jest OP. O, stąd przyszliśmy jak coś. Tutaj się jakiś demon zrespił, to możemy go zamniejszyć. Zabić, bo to pomniejszy demon. Pyk już na 2 hity. Czyli wydaje mi się, że tak. Bo wcześniej z tą bronią chłopy nie padały na 2 hity. Czyli tym więcej mamy siły, tym więcej jakby jesteśmy w stanie bić w potwora. Czyli moja teoria tutaj się sprawdza. Wypijmy potkę. Wypijmy 2 potki, zapiszmy, słuchajcie, i wypijmy jeszcze potkę na sprinta. Tak. I dobra, i lecimy do niego i chyba trzeba użyć magii, która nazywa się śmierć ożywieńcom, tylko wypadało mi, by mieć kurwa manę w tym wypadku, jak już tak robimy, więc cyk mana. Ile w ogóle mamy tej many? Łącz maksymalnie 37, no to jednak te potki większe się w sumie przydadzą. W tym wypadku jeszcze raz zapiszmy. Pod F5 w ogóle jest quick save, nawet nie wiedziałem o tym.
to jest, panowie, jest problem. O! Nie, on jest kurwa nieśmiertelny, ten Golo. Dobra, zbugował się, więc idziemy dalej, no. Co mam zrobić? Lecimy, ale no niestety jest ciężko. Jak śmierć ożywieńcem nie działa na ożywieńca, to jest lipa, wam powiem. To już kurwa robi się niebezpiecznie. O kurwa, no tego też nie działa? Nie, no to jest lipa, ty. To co ja mam na nich dać? Kurwa mać. Co ja mam na nich dać? Broń nie działa. No nie działa broń. Śmierć ożywieńcom? Dlaczego śmierć ożywieńcom nie działa? To jest moje podstawowe pytanie. No, chłop jest chłop nie jest ożywieńcem. To co ja mam teraz zrobić? Dobra. Oj, ale mam kurwa tragiczny zapis, ale na szczęście tutaj mamy fajniejszy, więc spieprzamy stąd. Powiem wam tak. Nie wiem. Musimy tutaj się przegrupować i zobaczyć, co tam jest grane. Jest przeklęty szamanów, stanu mi na drodze, zobaczymy, kto jest silniejszy. No, niestety, obawiam się, że możemy to nie być my, słuchajcie, ale dobrze. Teraz tak, trzeba wszystko sobie od nowa porobić, słuchajcie. Może jakoś coś się wykmini tutaj, ale powiem wam, jest ciężko. Tego nie możemy użyć, brakuje nam tylko 465 punktów many. Dobra, spróbujmy może uderzenie wiatru. Przyzwanie golemów. Możemy też spróbować. Sen, no też jest spoko. Zwiększenie potwora raczej nie jest nam to potrzebne. Światło też nie. Lodowa fala brzmi jak coś, co bym chciał użyć, prawda? Bryła lodu, ale nawet nie mam tyle many. Koszt many 50, ja nie mam tyle many w sumie. Deszcz ognia. A nie, czekaj, to był koszt many? A nie, koszt many jest 8, dobra. Ognista burza. Deszcz ognia. I śmierć ożywieńcom. Może kontrola. No i zobaczymy. Z takim zestawem chyba możemy lecieć, kurwa. Zobaczymy, jak to tam zadziała. Jeszcze tylko sobie odnowimy manę i lecimy. Dobra, przyzwanie golemów. Golema. Super nam poszło. Czyli nie to. Sen może sen zadziała, słuchajcie, może sen zadziała. Po prostu pójdzie se w lulu. Nie poszedł. Lodowa fala. No ile on jest zamrożony na zawsze? Nie. Ognista burza. Nie. Powiem wam tak. Kontrola to jest jedyna opcja, co mamy. Albo rush, bo innej opcji nie ma.
To nie wiem, to wam powiem. Nie wiem. No nie wiem co mam dalej zrobić, nie wiem. Skończyły mi się, słuchajcie, pomysły, nie wiem. Wszystko, wszystkich speli użyliśmy, ale coś nie działa, no. Nawet jeżeli śmierć ożywieńcom nie działa na ożywieńca, to znaczy, że chyba, a może zamienimy się w żuka albo w chrząszcza. I tyle. I po prostu przemkniemy tam, tak mi się wydaje. Grom, tutaj co mamy jeszcze? Sopel lodu, piorun, teleportacja, pirokineza, to coś w ogóle. Next level, światło, lodowa fala, bryła, ognista burza, śmierć ożywieńcom, to sobie też damy w razie czego. Ile mamy many? Full. No to wydaje mi się, słuchajcie, że przemiana wstrząszcza. I kurwa, idziemy. I idziemy. Bo nie widzę innej opcji. Jest jeszcze opcja z raszowaniem, ale wydaje mi się, że wstrząszcza po prostu nie zwrócą uwagi, jak sobie tu będę przemykał. Privit. Co tutaj się dzieje? O, i za kraty możemy przejść. Pewka, że tak. Wydaje mi się, że przemiana wstrząsza OP. O, jest znak Gotika 1. Na bramie. Tu trzeba coś powkładać, chyba te wszystkie miecze. Ale wydaje mi się, że my mamy 3 miecze, a nie 5. Ale dobra. Ale może my to ogramy taktycznie, co? No nie gadaj, no przecież widzę, że się zmieści chrząszcz. No nie, no ale to jest kurwa oszukaństwo, no. Nie, no to jest oszukaństwo. Panowie. No też się nie mogę. To nie wiem, słuchajcie, no nie mówcie, że kolejny ten będę. Co machasz? Bezi! Durniu. Witamy chyba w kolejnym odcinku montowanym, bo nie mam kurwa bladego pojęcia, co ja mam zrobić, słuchajcie. No nie wiem, no ja nie wiem co ja mam zrobić. Czy jestem za głupi na tą grę, czy gra jest za głupia na mnie, nie wiem, ale coś ewidentnie jest kurwa tutaj nie tak. Cholera. Nie zadaję mu nawet najmniejszych... Teraz! Lepiej się stąd... A, czekajcie. A! Stop. Bo może było tak, że my po prostu po wczytaniu to się anulowało wszystko. I teraz my musimy se... Okej, dobra. Czyli teraz może my musimy save'nąć i dopiero teraz jesteśmy w stanie dać śmierć ożywieńcom na kolesia. Może tak to wygląda. Co by tu... Nie wiem. Powiem wam tak. No nie wiem. Ja też w sumie bezsensownie zapisuję, bo pod F5 mam quick save, ale nie chce mi się nigdy F5 klikać, jest za daleko. Teraz będę spamował tylko F5. Kurwa, no nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co mamy zrobić. Co jak... Ja wszystko rozumiem, ja rozumiem, naprawdę, ale god fucking demet, no. Co? Co? What now? Dobra. Podka.
Płotka. No, że nie płotka. Sejwik i przede wszystkim tak. Jeszcze napój letkości, żeby do niego podbiec. Chociaż najgorsze jest to, że to się po prostu nie fokusuje. To jest chyba największy mój ból. I co jest teraz? Co to jest? O co tu chodzi? Nie wiem. Stu, nie, musicie mi wybaczyć, moi drodzy, ale ja po prostu kurwa nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Nie wiem, chyba kolejny odcinek będzie do montażu, no bo nie wiem, utknęliśmy w kompletnie martwym punkcie. Ja nie mam zielonego pojęcia, co ja mam kurwa zrobić. Mogę go bić mieczem, ale to kompletnie nic nie daje. Na pierwszą mu skuszę, ale to też nic nie daje, słuchajcie. W przemianach wstrząszcza to raczej byśmy sobie odpuścili. Nie wiem. No cóż, to słuchajcie, widzimy się pewnie za chwilę, co? Po cięciu tak zwanym. Moi drodzy, halo, raz, dwa. Witam z powrotem, nie wiem ile minut minęło, ale na pewno sporo. Gdzie jesteśmy? W wieży Xardasa, co zrobiliśmy? Po prostu wyszliśmy z tego, bo nagle w mojej... tutaj pojawiło się wygląda na to, że Gar, Varrach, Aruch, coś tam nie należał do przeklętych orków szamanów. Jest o wiele bardziej potężniejszy i ma broń. Zdaje się go nie imać. Potrzebuje potężniejszego oręża. I nie wiem, wcześniej jakoś się to nie pojawiało. Dopiero po jakichś dłuższych rozkminach, patrzeniu po necie ogarnąłem to. I niestety przypadkiem kątem oka, a może istety zerkłem, że no to jest prawdopodobnie przedostatni odcinek, więc no chujowo, że całą serię miałem tak ładnie clean, tak zwaną, a teraz niestety gdzieś się zbugowałem, gdzieś zastałem się i tyle. No ale to dzisiaj kończymy gierkę, znaczy ja dzisiaj kończę gierkę. Nie wiem, czy jutro będzie odcinek o 16, czy jak to tam będzie wyglądać. Może jak... ty, a wcześniej nie miałeś, koleżko, takich eleganckich rzeczy. Teraz nagle masz, co? Zobaczmy. Armię ciemności. To jest coś jak co? To przyzwanie demona. Przyzwanie golemów. Przyzwanie szkieletów. Słuchajcie, to brzmi jak coś, co chcę mieć. Jak coś. To są chyba te moje rzeczy, które mu opędzlowałem. Jakieś kurwa kubki. Więc dobra. A co to w ogóle jest to na dole po lewo? To. O, to jest sól. Aha. No spoko. Dobra. Teraz żeby nie sprzedać głupich rzeczy. Jajo pełzacza. Pancerz nie. Róg nie. Posążek nie. Tutaj jakieś te miecze są. Kły trolla też może lepiej nie sprzedawać na razie, bo to nie wiadomo, czy nagle im nie odpierdoli. Bagienne ziele możemy opylić mu. Kubek możemy mu opylić. Wnętrzności pełzacza możemy mu opylić. Pazury możemy mu opylić. Skórę dzieniostwala też. Kły również. Może skóra błotnego węża, nie? Skóra trolla. Skóra orkowego psa. I zielony nowicjusz. Dobra. Czy coś z żart możemy mu opylić? Wydaje mi się, że absolutnie wszystko możemy mu tu sprzedać. Ja i tak tego przecież nie jem, nie używam. Mamy potki, tak? Więc, a w ogóle jest mały problem, mianowicie... No nie aż tak mały wręcz bym powiedział, ponieważ
kończą nam się potki na szybkie bieganie, więc jeżeli skończymy tą grę, to skończymy tak idealnie, że już nie zostanie nam ani jedna potka, dosłownie. I nie będziemy mieli skąd jej właściwie pozyskać, także no. Wydaje mi się, że wydamy absolutnie całe siano, jakiekolwiek posiadamy. Chociaż nie, bo z drugiej strony mamy te bronie, a te bronie to są bronie, tak? I one są w kurwę drogie, mordeczko, po to. Po 4 koła kosztują, więc w sumie XD. Dobra, gites, już mi na tym 500 ty rudy nie zależy, dobra. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. O kurwa. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału najlepszy, go wykuto, najlepszy, ani nawet kto go wykuł. Według legendy najlepszy miecz ma posiadać niezwykłe moce, tak, ale nie wyczuwam wokół chyba niego magicznej aury. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. To jest broń, zaklęcia, którą potrzebujemy zdecydowanie. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. Dobra. W międzyczasie, jak poszukam sobie no to jeszcze trochę rzeczy w sumie jest do zrobienia. Te pancerze pełzacze są zbyt gęsto podziurawione po wyprawie do podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Już tam byłem, tylko nie miałem klucza. Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać na poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. Okej. Szkoda, że dopiero na sam koniec zostajemy tego. Szósty krąg magii? Kurwa, brzmi poszukuję wiedzy jak coś, co bym chciał, ale dobra. A możemy się nauczyć? Mam w sumie możesz tego. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeszcze nie. Jesteś zdolny, ale brak ci niezbędnego doświadczenia. Dobra, no nie mam nawet tyle expa. Mam 60 i żeby kolejny, chyba że wbijemy poziom. Co nie jest uniknione, bo to jednak ile? 8000 życia, 8000 expa. Jeżeli wbijemy poziom, to wydaje mi się, że możemy wejść na ostatni krąg magii i to jakby... Czyli dobrze czułem, że to praktycznie już jest końcówka, moi drodzy. Zamieńmy sobie broń Ulumulu na pięść trolla. I teraz tak. Xardas zajął się przygotowaniem magicznej formuły, która przywróci Urizielowi jego dawną moc. W tym czasie zamierzam rozejrzeć się trochę po zatopionej wieży nekromanty w poszukiwaniu przydatnych przedmiotów. No i dobra, no czyli tyle w sumie, okej. Okay. Myślałem, że coś więcej. Jeszcze raz, saving. Muszę pamiętać, dopiero kurwa, że w przedostatnim odcinku znalazłem, że pod F5 jest quick save, to jest hicior. Ale dobra. Napoje. No mamy ich sporo, ale mamy tylko te 3 do biegania niestety. To mnie trochę martwi, bo my tam będziemy musieli wrócić z powrotem do tej kopalni, Jesus, do tego miasta orków. No ale dobra,
To już będzie chyba taki ostateczny, więc powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, ile będzie trwał, jak coś. Tam jest ten. Nie do końca pamiętam, czy tam. Wydaje mi się, że tam musi być. Ta wieża Xardasa, nawet nie chce mi się sprawdzać. Możliwe, że ostatni odcinek będzie giga długi, jak coś. Będzie tam trwał, nie wiem. Godzina albo coś takiego, no bo tam raczej wjeżdżamy, kręcimy ostatni odcinek i jest Essa. Więc całkiem możliwe, że raczej nie będę go ciął, co nie? No teraz chciałem te odcinki, no bo niestety utknąłem w pewnym miejscu. Dobra, czas pozbierać trochę exp nam się przyda. To może uda nam się ten ostatni krąg magii porobić i będziemy siekać przeciwników. Będziemy jebanymi koksami. Taki jest plan. No nie używam tych potek, bo wiem, że potem będę w sumie dygał, a tutaj zaraz jest woda na górze. Więc no nie opłacałoby mi się. Trochę bym zmarnował tą potkę. A tymi długimi skokami nawet nam wychodzi. Dobra, tu byłem, nie? Co nie? Ale bo tam pisał, że jest super jakiś armor na mojej mapie, ale nic więcej w sumie nie pisał, tylko że jest super armor i że tam można wejść i nie wiedziałem, że tam się wchodzi, słuchajcie, wiecie. A to robiłem poza odcinkiem, że tam, żeby to otworzyć, potrzebujemy jakieś giga klucze od Xardasa. Zastanawiam się, ile razy popieprzyłem imiona Xardas z Xerafem, ale dobra. Z Xerafem, czy jakkolwiek się to czyta. Z Ligi Legend. Możliwe, że wystarczająco dużo, żeby kilka osób się już striggerowało i zauważyła tą niezgodność. Bo teraz akurat czytam opowieść. Kurwa, długie te historie Ligi Legend, ale wczoraj już nie miałem siły, już była trzecia w nocy, już tutaj tylko oczkami patrzyłem, ale słuchajcie, no nie dałem rady, no. Wydaje mi się, że to tutaj nie otwieraliśmy tych skrzynek, ale co, ładnie zaświetlone, nie? Bardzo klimatycznie, podoba mi się, jeszcze ten kolorek jest giga fajny. Zielony zawsze na propsie, zielone ściany, zielone LEDy. Zielony palony. Nie no. Dobra. Pale nielegale. Nie, czyli jednak z drugiej strony. No dobrze. Siubudu. 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 Właśnie teraz nie jestem w stanie zawsze, bo tak widzę. Widzisz na OBS-ie, masz zaznaczone 40 minut nagrywania, a w sumie nie masz pojęcia, ile z tego wszystkiego wytniesz. Więc no zawsze trudno jest tak ocenić mniej więcej, więc pewnie te ostatnie odcinki właśnie są zamiast dłuższe, takie jakie powinny być, czyli giga fajne odcinki, to są raczej takie no średnie bym powiedział. No to super, masz te artefakty w tej skrzyni, panie Xardas. Dobra, teleportacja do magów ognia. Cokolwiek to znaczy. Ognisty poci... A, do środka mogę wejść? Nie wiem. Starożytna zbroja magiczna. Guys. To jest fajna zbroja. Co jak co? To jest masna zbroja, bym powiedział. Nie no, na mapę nie chcę. Bali zali ochocze przyjął trunek, ale mimo... Co? Xardas zdaje się w tym czasie zamierzał zdać się, żeby zagrażać niekromantę poszukiwania jakichś przydatnych artefaktów. No to wszystko absolutnie zrobiliśmy, więc no co? Zobaczmy, ta ma 80, ta ma 95, ta ma 15, ta ma 25, ta ma 30, ta ma 40, ta ma 5, ta ma 10. No dobra, wydaje się najmocniejsza. Czy coś się zaktualizowało w moim dzienniku? Nie, no czyli wszystko. Czyli chyba po prostu wracamy do Xardasa, co? Tylko pytanie, proszę, daj mi się teleportnąć, bo mi się nie chce wyłazić stąd. Bo jest, udało się, ty. Bo to jest takie głupie, że się nie da tepnąć, jak jest się gdzieś w tym. Nie wiem, tak strasznie to jest takie... To jest, wiecie, to jest jak masz w grach na przykład poziom ilości rzeczy, które możesz zabrać i często jakby masz za dużo kilo, to mnie też strasznie wkurwia.
Znaczy ja rozumiem, że to gra i może być, że uczciwie i na przykład, że w Wiedźminie możesz wziąć ilość danych rzeczy i tak dalej. Dlatego nie usuwałem tego modami, ale jest to gigantycznie denerwujące. Ach, jak szczególnie widzę, jak absolutnie okradam każdy domek. Rudy. Nie tylko w Gothicu, ale w Wiedźminie też odwiedziłem absolutnie każdy domek. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Dobra. Jestem magiem. Nie wiem, czy potrafię posługiwać się mieczem takim jak Uriziel. Jest na to sposób. Ale najpierw naładuj miecz magiczną energią. Wróć jak najszybciej. No dobrze. Czyli teraz, słuchajcie... Xardas przygotował już magiczną formułę. Teraz potrzebuję potężnego źródła energii magicznej i maga, który zechce mi pomóc. Na szczęście w kolonii znajduje się osiedle, któremu wyświadczyłem nieocenione usługi i dysponujące wystarczającym potężnym źródłem energii. Macie rację. A ja bym się do magów ognia tepnął. W sensie, gdzie są magowie ognia? Co tu się dzieje? Hej ty, co tu robisz? Uciekaj albo wezwę straż. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Hej, ty! Za kratkami. Nie masz tu czego szukać. Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! Panowie, a co wy? Wykałaczką mnie bijecie, czy co jest grane? Dobra, możemy się pobawić z rzeźnika. Rzeźnik ze starego obozu. Ale fajnie, że mogę się tu ten i sobie teraz możemy pochodzić, spoko, i pozabijesz wszystkich. Koks. Możemy obczaić, nie? W ramach jakiejś takiej ciekawostki, co tu jest grane. No tej rzeczy to już nawet nie muszę zbierać. O, lutnia. Ale chłop ma lutni. Co jest grane? Czemu chłop ma 300 tysięcy lutni? Patrzcie, ja cały czas zbieram. Skończy się to, czy nie bardzo? Jest. No nie było warto. Chłop tam, co jest grane? Koristo. Dobra. Drago. No niestety, drago przyjacielu. O, większy pierścień to nam się przyda. Przydadzą nam się te rzeczy. Myślę, że wiecie, twórcy nie bez powodu dali nam tutaj, żeby się teleportnąć, więc... No, niestety nasi przyjaciele zostali zabici. No cóż. Ale wreszcie będziemy mogli dojechać bliznę i zobaczyć, jak kozacką zbroję miał. Znaczy zbroję, jak kozacki mieczyk miał. A miał w istocie kozacki podobno. Kruk i ty przeciwko mnie. Nie wiem, czy nie lepiej wrócić tu z tym mieczem, szczerze. Ora, wydaje mi się, że tak, chyba wiecie. Po prostu wrócimy sobie z tym mieczem, tylko zabijemy teraz tych pajacy. Najlepiej kuszą, bo mi się po prostu nie chce ich dobijać. Jak wjechałem do siebie, co? Jak do siebie było wjeżdżane.
czas na rzeźnię. Ciekawe, czy tym dalej stoi, tym ma mniejszą szansę na trafienie? Wydaje mi się, że tak. Dobra, dobranoc. Oj, zbugowałem się. O, jest Gitas. Dobra, no to co? Możemy tu obczaić jakieś, czy są tu jakieś, jest Kruk, jest Rodriguez, jest Torres. Torresowi sprzedawaliśmy te wszystkie rzeczy, więc... O, on ma dużo magicznych tych do popierniczania, więc to jest Gitas. Jakieś tutaj magiczne rzeczy to sobie pobierzemy, a chybił trafił, może się przyda. I Rodriguez, sama Rodriguez, nic, kule ognia ma tylko. No bieda, bieda. A Kruk? Kruk. Nic, ale tu mogą być właśnie fajne rzeczy, oni, wiesz, w ramach ciekawostki ludzie tu mogli pododawać, nie wiem, jakieś eliksiry, które dają dodatkowe życie. To raczej takie rzeczy się, myślę, kurwa, poprzydadzą nam. O, skip jest w porządku? Nie, no nic. I pójdź. Ale weź pogadaj ze mną. Schowaj! Ale schowałem przecież. Skip! Nie świruj. Czym się dbam o... Sprzedaj. Te. Przysyła mnie Gomez. Podobno masz dla mnie jakieś wyposażenie. To co zwykle, tak? Nowy pancerz i najlepsza broń, jaką mam na składzie. Wynoś się, albo cię stąd wyniosą. Co? Skip. Pomyślałem. Spadaj. Skip, dlaczego wybrałeś tą drogę? Było ładnie mówić, no. Było się odzywać aż człowiek, a nie jak zwierzę. Bełty? Mogą się jakieś przydać, bełty. Dobra, bełty wezmę, tam no, style nam na pewno wystarczy, nie chce mi się dalej. Zobaczymy, czy ma jakieś fajne mieczyki. Wątpię, że no ten Urizael jest chyba najlepszym mieczem ever, więc... Więc wątpię, że znajdziemy coś ten. Tych drzwi się nie da otworzyć. To pamiętałem. Chyba, że on ma klucz może. A, dobra, już jebać. Tutaj są jacyś strażnicy. Cześć, cześć. Nie na długo. Zobaczymy, czy przetrwali tutaj nasi jacyś przyjaciele, czy nie bardzo. Błąd. Arto. Okej. Okay. Nie wiem. Satysfakcjonująca ta rzeźnia jak dla mnie. Arto. Eliksir to może? Nie no, nudy. Nudy, nudy. Nudy, 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 ryc. O, cześć, cześć. Schowaj. I jest Gites. I na to liczyłem, szczerze. Na to liczyłem. Mamy 70 punktów. Nauczymy się 5 i 6 kręgu magii, czyli będziemy jebanymi koksami. Czyli koks. Prosta piła, tak? Gomez, Gomez, Gomez. Taś, 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 taś. Cześć, Gomez. Co tam, byczku? A dobra, mogę schować w sumie. Możemy sobie Żeby mi to był ostatni raz. No to chodź, porozmawiamy jak się ludzie. Tu dostałeś? Czekaj no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. Jeśli... No. Czym niby żeby dopilnujesz? Mi to był ostatni raz. Gomez. Odsuń się.
Co ty pierdolisz, Gomez? Czy ty czasem nie spadłeś z tak zwanego... nachy? Bo wydaje mi się, że Gomez spadł z tego nachy. Gniew i nosa. O kurwa, to może być niezłe. Klucz do lochów, klucz Gomeza. Piwnica jakichś magnatów? Kurwa, gdzie jest jakaś piwnica magnatów? No nie, możemy sobie tu pochodzić, nie? Na chillku, pozwiedzać i tak dalej. Nie wiem, czy mówię, ale wydaje mi się, że... Sira, a pogadasz teraz ze mną? Dobra, nie da się zabić Siry, niestety. Dobra, czyli idziemy do magów wody. Potem tu jeszcze wrócimy. Siema. Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. O kurde, o. Cześć, Milton. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział. Nienawidzę, jak coś mnie tam tego owego wkurza. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. Kurde, co ty gadasz? Najgorsze jest to, że jesteśmy takimi koksami, jak grasz potem w Gothica 2, to jesteś znowu nobem na samym starcie, dzień dobry. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie? To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. Dobra, safe. Pyk, potka. Napój prędkości. A możemy sobie jeszcze z nim pogadać, czy oni tak? A nie. Nie dziwi ich, że mam najpotężniejszą zbroję na świecie. A w ogóle śmieszne, bo... Xardas, czy najpotężniejsza zbroja, Xardas się trzyma i jest takie... dobra. Szkoła arcymaga? A nie, szała arcymaga? Co to? Chciałbym nosić szaty arcymaga. Twój czas na. Aha, szata. A to już tu kupiłem kiedyś, ale jestem dobra. Jestem gotów do przystąpienia do piątego kręgu. Dobrze. Wprowadzę cię w arkana piątego kręgu magii. Od tej pory będziesz mógł wykorzystywać magiczne runy zaklęć ognistej burzy i lodowej fali oraz posiądziesz moc niszczenia ożywieńców. Jednak najpotężniejszym zaklęciem piątego kręgu magii jest tchnienie śmierci. Gdyby udało ci się kiedyś odnaleźć tę runę, dysponowałbyś niewyobrażalną mocą. Staraj się nie wykorzystywać magii tego rodzaju bez potrzeby. Jest ona darem od Boga Ciemności. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Poznaj granice swoich możliwości, a poznasz samego siebie. Ta runa mnie trochę, powiem wam, jara, aż bym sobie sprawdził, gdzie jest, ale... Co bym mógł respić sobie ludzi, którzy zginęli? To było, powiem wam, opę. A temu coś nie wyszło chyba. Dobra. No to powiem wam tak. Może... No i po wszystkim. Będzie szybciej, wiecie? Nie chcę mi się tak wymieniać. No tak po prostu będzie łatwiej. No i po wszystkim. Proste, że tak. Dobra.
O, miałem sen, że seplenie, znaczy chyba wydaje mi się, że trochę seplenie przez fakt, że aż tak dużo nie mówiłem, że właśnie kiedyś też sepleniłem, mówię, no, sepleniłem, ale przez fakt, że nagrywałem całkiem sporo ilość rzeczy, mówiłem sobie zawsze przed na przykład odcinkiem jakiś łamaniec językowy, zacząłem mocniej gestykulować twarzą przy różnych wypowiedziach i... Pozbyłem się tego samemu, tak wiecie, w ramach po prostu rozmawiania, prawda? Masz miecz i zaklęcie? Mam. Proszę, oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Okej. No to na koniec odcinka będzie jeszcze cutsceneczka. Czemu wy nic nie widzicie? O nie! Czemu wy nic nie widzicie? Słuchajcie, powiem wam tak. Gotowe! Niesamowite. Ten szary kryształ rozpłynął pięknym błękitem. Nie wiem. A i tak się coś zbugowało. Chyba, że oglądamy miecz. Chyba to tak. Dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd. Natychmiast. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wy... Powiem wam tak. Żeby nie było. Ja przechwytuję ekran. Więc jeżeli ja widziałem coś na ekranie, to wy też to widzicie na ekranie. To nie jest przechwytywanie tylko gry. Więc jeżeli ja widziałem coś na ekranie, a wy tego nie widzieliście, nie jestem w stanie tego naprawić, co czuję. Nawet wam, no nie wiem, no gdzie mamy save'a? Niby tam, ale dobra, słuchajcie, no musicie sobie to sprawdzić na necie, bo zresztą, a nie, ja nie montuję czasem tego odcinka, ale jak montuję, to i tak mówię, że nie mam neta w kompie, więc przepraszam was bardzo, ale no nie poradzę z nic z tym, no musicie, wpiszcie sobie tą scenę, tam kopiec rudy, Gothic 1 i będziecie widzieć, bo no nie poradzę nic, no nie ma takiej najmniejszej możliwości, nie? Do zobaczenia! Nie mam pojęcia, dlaczego wy czegoś nie widzieliście i giga się zdziwiłem, bo tak jak mówię, no słuchajcie, to jest tak, że jak ja coś widzę, to wy też musicie praktycznie to widzieć. O, gniew i nosa też jest niezły, ale no bez porównania chyba do Urizaela. Ale gniew i nosa jest, no, w porządeczku. Wiem, że mieliśmy nie iść na górę, aczkolwiek chciałbym zobaczyć ich reakcję. Więc pozwolę sobie... O, mamy przez 5 minut teraz możemy dygać. Takie super, takie potki mamy. To jest fajne właśnie, że są te rozdziały w tym Gothicu i z każdym rozdziałem jakby to się rozwija dalej. Możesz kupić różne inne dziwne rzeczy u różnych innych dziwnych ludzi. Więc to jest spoko. O, chyba faktycznie się wkurwili. Dobra. Teleportacja. Tylko teraz teleportujemy się, słuchajcie... teleportujemy się do magów ognia. Ja tam, słuchajcie, sobie poczyszczę, pogadamy sobie, może znajdziemy jakichś naszych dawnych przyjaciół, tak odległych, kiedy jeszcze byliśmy tutaj szanowani, kiedy jeszcze tutaj przychodziliśmy. Który to strzelił mi w mordę, jak przyszłem tutaj? Który to mówi, witamy w kolonii? Ja ci, kurwa, teraz dam. Ja ci dam, gagatku. Których skrzyń nie mogliśmy otworzyć? Chyba tych skrzyń nie mogliśmy otworzyć, a teraz chyba mamy klucz. Czy jest tu coś ciekawego? Sama broń, ale liczę na to, że może jeszcze jakaś potka siły. Coś takiego będzie tutaj. Nie. Halo? No. Fokus na skrzynkę. Git. No tu są potężne bronie, ale... Ale nie tak potężne jak nasza broń, więc walisz.
No powiem wam szczerze, że w sumie brzydko to wygląda, ta zbroja. Nie podoba mi się ta zbroja. Ten miecz też taki średni. Znaczy, no taki metinowy. Bym to nazwał wręcz. Ale dobra. Czy były gdzieś jak jeszcze, ja już nie pamiętam. Bo już te wszystkie skrzynki okradałem tak dawno temu, że już nie wiem. Ale... Zabraliśmy te klucze, co nie? Do jakichś lochów, coś tam. A, dobra. Czyli tak, stop. Stop. Teraz węgorz, dobra. Zatopionej wieży to nie. Ten klucz problemu z krypty kamienia kręgu, z jaskini przed ruinami klasztoru. Nie, słuchajcie, ja chcę tego. Starego obozu. Otwiera skrzynę w laboratorium alchemicznym. Teraz skrzynia ze składowisku starej kopalni, klucz karbon, tego to nie, tu mamy 400 tysięcy lutni, whatever. No, chyba przez twórców gry zostało tutaj delikatnie sterowane. Otwiera główne drzwi do składowiska w piwnicy magnatów. I o to mi chodziło. Piwnica magnatów, otwiera skrzynię Gomeza, otwiera składowisko w piwnicy magnatów. Piwnica magnatów. Pamiętam, ile tu rzeczy pozbierałem, o Jezus. Tutaj słuchajcie, były perełeczki. Absolutne perełeczki. No dobra, to teraz nic już się dalej w ogóle nie będzie działo. Ja sobie tutaj tylko pobiegamy. Myślę, że skoro to już tak, ostatnie odcinki, to nie ma co w ogóle raszować i tak dalej. Po prostu ja sobie tu pobiegam. I tyle, pootwieram, pozobaczymy, co tutaj za ciekawostki są. Tam ktoś se kima elegancko. Tego nie mogliśmy otworzyć, co to jest? Chciwa stal, pięść trolla, bryłki rudy, kusza, no to już rzeczy, tak szczerze. Nie sądziłem, że kiedykolwiek wypowiem te słowa. No niestety nie da się kobitek tutaj zabić. No bo stety, znaczy... Gdzie jest równouprawienie, o które tak walczycie? No bo walczyłyście. Eliksir siły. Właśnie tego szukam. Eliksiry siły. Nie wiem, eliksirów many, eliksirów życia. To są takie rzeczy, które są mi potrzebne aktualnie. Reszta już tam ruda i tak dalej, to przecież zwisa mi. Koło nosa mi to zwisa. Jebać. Anubisa. Prosta piła. Dobra. Save. I teraz tak, czy po lewej... Tu było zamknięte, pamiętam. Pamiętam, jeszcze jest do lochów i w lochach też pamiętam, gdzie jest zamknięte. Ja tu wszystko pamiętam. Wszędzie, gdzie mogłem coś okraść, a nie okradłem, to... Chłopie, na pamięć ci teraz powiem, dobra. Tu? Serio? Nic? Okej. Okay. Tu? Chyba musi coś być, co? Krwawe ostrze. No to jest fajne ostrze, aczkolwiek... Nasze ostrze to jest najlepsze ostrze w grze, z tego co słyszałem. Chyba musimy to popodnosić, żeby otworzyć drzwi, tak. Więc nic z tego nie przebije. No ten gniew i nosa też jest mocny, też jest potężne ostrze. O, ale jajco. Dobra, cofamy się. O! Bezi. Co tu jest? Tu są lochy. Właśnie, jeszcze w lochach możemy otworzyć, a tak to absolutnie wydaje mi się, że każdy jeden zakamarek starego obozu okradłem. Więc chyba zostały tylko i wyłącznie lochy. Liczmy, że tam będziemy jakiś mieli napój siły. Ewentualnie, że podniesiemy może jakiś na przykład napój siły z... O, na przykład... Co się kurwa stało? No, kurwa, mocny jesteś, blizna. Jesteś silny gagatek. O, ginie na hita, tak? On już nie wstanie. No i zobaczmy tę bliznę. To jest podobno... Pff, co? Dobra, nie wiem, ktoś mi powiedział, może kusza, ale nie wiem.
Nie no, ktoś mi mówi, że to jest super. Ktoś tam napisał, że blizna ma absolutnie genialny miecz, ale. No, chyba go trochę swędzi, kurwa. Odłóż! Może mogliśmy z nim pogadać, ale. Masz coś ciekawego? Nie masz. Dobra, sejwik. Potki, potki, potki. Pyk. No i teraz mam 170 potek za 100 życia, więc jest koks. Dobra, tu tej drzwi nie mogliśmy otworzyć. Pamiętam, to są jedyne... Kurwa, się bezimienny się przeraził, zamknął drzwi. No tu nie mogliśmy, czy jest tu coś? Nic. To po prostu rozumiem, że są raczej cele więzienne. O, tu ktoś jest. A, tu jest kogoś zamknęliśmy. Tego, Stona. Czego chcesz? Nie wyglądasz na jednego z siepaczy Gomeza. Masz rację, nie pracuję Masz dla rację. Gomeza. Nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Gomez Dostałem nie żyje. Go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Spoko. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? A nie, tak przypadkiem. Że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza. No, właśnie i zwrócić tak. ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni, to pogadamy. Powiem wam tak, kimnąłbym się i poszedł do jego kuźni, bo zachęcił mnie tym. Może dostaniemy jakieś giga upgrade z tego powodu. No, to było fajne. Dobra, potka na bieganko. 2 minuty mi się styknie i biegniemy do góry. Wydaje mi się, że to bez sensu trochę, bo tu wszyscy nie żyją, więc taka dziwna kuźnia ma trochę, nie wiem, po co on w ogóle, co on będzie kuł teraz, kurwa. Chyba jedyne, co może kuć, to, nie wiem, matematykę. Ale dobra. Lecimy, może ten stone coś nam ogarnie, jakiś upgrade, coś tego owego, no nie wiem, pierwszy raz mówię, jestem tak daleko w Gothiku i pierwszy raz w sumie sam go przechodzę, więc... Gdzie ma Stone? A nie ma Stone'a? O nie. Szukał nas gagatek. O, może tu tego nie mogliśmy otworzyć. Nadal nie możemy. No dobra, czyli Stone albo się zbugował, albo nas oszukał. Są dwie opcje. Albo popierdala jeszcze z lochów, ale to by było trochę bez sensu, ale spoko. Siema. Oj, Torus, Torus, Torus. Gałganie. Podoba mi się, że ten miecz po prostu od razu zabija i nie trzeba się bawić. Pokaż, co miał Torus. Nic. Jak se żyje stary obóz? Starym tempem widzę, co? Tylko z martwymi strażnikami. Ty co to odpierdalasz? Czemu wy tu się... Kopacz. Kurwa i przypadkiem zginąłeś, no. No dobra. Te co tam biegną, cienie. Myślę, że ich uchroni to przed śmiercią. I mają kurwa rację, bo szybko biegną. O! Nie spocznę, dopóki ostatni cień w tym obozie nie zostanie zabity. No Grim, czemu ty biegniesz? Chodź pogadać, Grim. No Grim nie chce gadać, niestety. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam dalej. Baltaranno został zamordowany. Kopacze się boją. W sumie też bym się bał. Chłopcze zabił 30 osób. Jesa. No. Cienie też się boją. Ten ziomuś Kyle też się boi.
Kopacz, ale zjeżdżaj mi z drabiny, bo... Wszystko fajnie, ale wiecie. Super, prawie mnie zabiłeś. Fajnie, na koniec można się tak, wiecie, wyżyć, pogadać sobie z jakimiś ziomkami, może jeszcze tutaj z tym właścicielem areny, może będzie jakaś fajna interakcja. No to tyle by było w sumie. Tego też zabili, widzę. Zobaczymy, kto ma lepszą kuszę. W dzisiejszych czasach... Dlaczego go zabiłeś? Już po tobie. Czekaj. To, który to powiedział? Który taki cwany? Który taki cwany? Jaki fokus robimy na kopaszu? Tu gdzieś arena była, nie? Ten se idzie na chillku. W tył zwrot. O, koleżko. Dobrze, prawie. Oj, błąd. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Gorhanisa zabili. Karima zabili? Czemu zabili Karima? Co on wam biedny zrobił? Ty no, ale powiem wam, Skati to chyba oszalał. Nie chcę ławki, chcę przeszukać Sketiego. O nie, chyba nie będzie nam to dane. Chyba, że... czekajcie. Nie, po prostu jego postać znikła, albo to są giga grube ściany. Dobra, no niestety, a pewnie okaże się, że Skati był największym koksem tutaj i miał najlepsze rzeczy, ale dobra. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Siema, znamy się? Panika. Panika gaming. No, o nie, nawet ten. O, a ten rączka? Siema. Rączka! Czemu uciekasz? Niestety. Z bełtem w dupie, ale mu się udało. Ten co robi? Snap! Dobra. Nie wiem, jakiś... Dobra, no to tyle, słuchajcie, tyle. Co my mamy w ogóle zrobić? Powinienem udać się do siedziby nekromanty. No to chodźmy tam, co? Chodźmy do nekromanty i będziemy kończyć ten odcinek. Aha, bo chodzi o to, że ja nie mogę go niby nosić, bo co? Bo jest wymagana siła 30, tak? Ale ja mam tyle. Mam 90 siły, czy 100, nawet 104 mam. 104 siły. Dobra, chodźmy do nekromanty i kończymy dzisiejszy odcinek. Znaczy dzisiejszy, no nie. Znaczy no dzisiejszy, no tak, ale... Możliwe, że będzie jeszcze dzisiaj odcinek, bo odcinki są codziennie o godzinie 16 i 18. Przypominam tylko. A może jeżeli będzie jeden odcinek finałowy, to chuj walnę o 17, tego. Czemu by nie? Udało mi się. Urizion znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem.
No, to prawda. Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać się tym mieczem, mimo iż jestem magiem? Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uriziel tak szczególnym orężem. Magiczna runa stworzona z Uriziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna, co sam miecz. No to rób! Ale nie zapominaj, że jedynie mag szóstego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wprowadzę cię w szósty krąg magii. Miało. Pamiętaj, że to przywilej zarezerwowany wyłącznie dla najbieglejszych magów. Mogą do niego przystąpić ci, których całe życie jest znakiem. Twoim znakiem jest zjednoczenie elementów. Szósty krąg pozwala ci wykorzystywać magię dowolnej runy. I nie zapomnij, twoim zadaniem jest służyć potędze magii, a nie ją wykorzystywać. Super. O, co jest grane? Czemu ja mam taki kozacki ten teraz jak Sardas? Witaj. A to jest gorsze, szczerze. Chociaż ma ochronę przed ogniem i magią lepszą. Może ma 11, może tak to policzymy, 17, 200. A to ma... 12, 13, 14, 15, 16, 17. Czyli to w teorii jest lepsze, bo... Ale z drugiej strony, kto mnie będzie magią... Chociaż mogą być gagatki, co mnie będą magią napieprzać. Więc jednak załóżmy to. No myślałem, że to będzie ostateczny nasz pancerz, ale ten jest kurczę kozacki, wam powiem. Dobra. Xardas. A jak, czy jak usuniesz ten z Uriziela, to ja przestanę mieć miecz, tylko będę mógł napieprzać tymi? Wszystkim w sumie? Będę miał jakąś runę, która będzie zabijać na hita? Chcę. Od tej decyzji nie ma odwrotu. Nie. Jak sobie... Kurwa, chcę. Znaczy, zapisaliśmy, zobaczymy. Tak, zrób to. Jeśli tego właśnie chcesz, proszę, oto miecz i runa. I co teraz? I miecz jest kompletnie useless. W sumie. A runa? A gdzie jest moja runa? O, jest. Fale śmierci Uriziela. Koszt many 10? Dobra. Ta potężna runa zawiera starożytną moc miecza Uriziela. Zobaczymy, co? Czy jak to działa? Okej, no czyli używamy tego, jak coś. Chyba nie mamy wyboru, bo zapisałem jak idiota. Kurwa, Xardas nawet się nie ruszył. Dobra, moi drodzy, to co teraz? A, to teraz wracamy i zabijamy tych pajacy, dobra. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku kończymy już gierę, a życzę wam wszystkim miłego dnia i przypominam o lajkach, subskrypcjach, komentarzach i o tym, że w opisie jest mój kanał vlogowy oraz Instagram. Możecie wpaść, subować, zafollowować, dać dzwoneczek, obejrzeć, dać lajka, cokolwiek. A my widzimy się jutro, ewentualnie dzisiaj, bo odcinki są o godzinie 16 i 18 każdego dnia. Ostatni odcinek już jutro, albo dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy. Hej, hej.